Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych, a na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 40 do 42 wersetu. Myśli na temat Ewangelii Jana. Dla przywódców ludu ważne jest to, aby ukrzyżowani nie pozostawali na krzyżach przez całą noc, gdyż zabrania tego ich prawo. Co możemy przeczytać w 5 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, 23 werset. Z drugiej strony oczywiste dla nich jest, że ciało Jezusa zostanie zabrane razem z ciałami złoczyńców. Bóg jednak czuwa nad swoim synem. Dwaj odważni uczniowie, członek rady Józef z Arymatei i faryzeusz Nikodem, z miłością zajmują się pochówkiem Jezusa. Przygotowują wszystko zgodnie z żydowskim zwyczajem, aby po szabacie ciało Jezusa mogło zostać zabalsamowane i pochowane. Teraz Jezus ma być złożony w wykutym w skale grobie Józefa, o czym czytamy w Mateusza, Ewangelii według Mateusza, 27 rozdział, 59 do 60 wersetu. Wypełnia się w ten sposób proroctwo Izajasza, które w tym momencie liczy sobie już ponad 700 lat i wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Izajasza 53:9. Jan Ewangelista wspomina, że grób jest nowy. Nikt w nim jeszcze nie leżał. Informacja ta nie pojawia się bynajmniej przypadkowo. Psalmista Dawid pisze: bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu Twemu oglądać skażenia. Psalm 16, werset 10. To zadziwiające, jak dosłownie wypełnia się tutaj to biblijne słowo. Święte ciało Jezusa ani przez chwilę nie podlega skażeniu, ani procesowi rozkładu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 40 do 42 wersetu.